Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Proszę Państwa, no mamy nową wiatę śmietnikową. A proszę Pana, a jak Pan widzi tutaj takie lodowisko? Czy Panu się to podoba? Tak. No tu lodowisko, to Pan się może na łyżwach poruszać, Panie. Dobre. Dobre. Nic nie posypane? Nie, więcej lodu powinno być. Więcej lodu. Tak. Czyli więcej lodu jeszcze, żeby się ślizgać. Tak. A gdzie Pan ma łyżwy, Panie? Co? Łyżwy trzeba założyć, Panie. To by pożyczali. Powiedzmy czaić. No tutaj, tu jest blok numer, proszę Państwa, no i na ulicy Skiby to jest takie ślizgawica normalna. No zima, mamy minus 9. No, zrobili ładną wiatę, ale nie potrafią tego lodu tutaj chociaż posypać piaskiem, bo się zabić można. Masakra. Lód sam lód tutaj. Wzdłuż bloku. Idziemy dalej. No tutaj już ładnie jest odśnieżone, lutu nie ma, goły chodnik, prawda, no to już jest ładnie zrobione, tutaj potrafili zadbać, ale tam nie ma komu, podobno to teren miasta, tak jak mi tu lokatorka jedna powiedziała, i takie rzeczy się dzieją na ulicy Skiby. Idziemy, tutaj jest remontowe te sklepy dla domu, no dźwig tam, buduje się nowe osiedle. Znaczy na osiedle, tam będzie apartamentowiec budują. Apartamentowiec, tak jest. No tutaj mamy ładnie słońce świeci. No w sumie minus 9, ale pogoda ładna jest. Śnieg nie pada, ani także nie jest źle. Także zapraszamy na ulicę Skiby, żeby się poślizgać na łyżwach najlepiej. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję.